Cześć wszystkim, ja nazywam się Julka Prokop i jest mi ogromnie, ogromnie miło, że goszczę dzisiaj na kanale u Kai. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to wszystkie linki do moich wszystkich profili, do mojego kanału, ponieważ ja prowadzę kanał właśnie o moim imieniu i nazwisku, to ja zapraszam Was bardzo serdecznie, gdyby ktoś mnie nie znał i chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie Kai podziękować, że za to, że mogę tutaj u niej być i z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że są tutaj też moi widzowie i jeżeli ktoś właśnie na kanał Kai przyszedł ode mnie, no to również witam bardzo serdecznie i dziękuję. I słuchajcie, dzisiaj z Kają postanowiłyśmy wymienić się kanałami na filmik Top 5. Top 5 przeczytanych książek w 2016 roku, takich najlepszych książek. I powiem Wam szczerze, że pierwsze trzy pozycje od razu mi przyszły, a do tych dwóch ostatnich, od których zaczniemy, tak w sumie do końca nie wiedziałam, czy one naprawdę są takie jedyne, czy nie. Na miejscu piątym ustawiłam książkę polskiej autorki Doroty Tarakowskiej. Mówię tutaj o książce Poczwarka. Poczwarkę poznałam dlatego, że była ona moją lekturą szkolną i w sumie ja bym nie przeczytała jej, gdyby nie fakt, że była to moją szkolną lekturą, ale słuchajcie, Poczwarka to jest książka, o której ja przez bardzo długi czas myślałam, która skłoniła mnie do wielu refleksji, która mi otworzyła oczy na wiele takich życiowych spraw i dlatego myślę, że to tutaj zaważyło na tym, że Poczwarka znalazła się w moim zestawieniu top 5, ponieważ to jest taka książka dość niezwykła, bo to nie jest książka na zwykły temat, to nie jest książka łatwa, ale też nie ma jakiegoś ciężkiego stylu pisania. Ona jest po prostu o takim normalnym życiu. Rozumiecie, czytając tę książkę bardzo łatwo utożsamiamy się z głównymi bohaterami. Naprawdę najfajniejsza jest faza tego, kiedy zaczynamy tak naprawdę, kiedy czytelnik zaczyna rozumieć te wszystkie wydarzenia, kiedy do niego to dochodzi, że kurczę, taka historia naprawdę może się zdarzyć i może się zdarzyć tak naprawdę i mi, i każdemu z Was. I ja zachęcam Was do przeczytania Poczwarki, jak będziecie mieć kiedyś trochę wolnego czasu, bo to jest książka dosłownie na jeden wieczór, naprawdę ją pochłoniecie. No, teraz szczególnie, kiedy jest okres bożonarodzeniowych świąt, to naprawdę polecam, bo jest taki bardzo przyjemny umilacz czasu. Na czwartym miejscu ja umieściłam książkę Rebeki Donovan i jest to kontynuacja, drugi tom serii Oddechy, czyli Oddychając z trudem. I słuchajcie, ja umieściłam tutaj drugą część, po pierwsze dlatego, że tą drugą część przeczytałam w 2016 roku, bo pierwszą część przeczytałam jeszcze w 2015. Ale to nie tylko dlatego, ponieważ ta druga część dużo bardziej mi się podobała od pierwszej. Nie pomijając fakt, że był tutaj Jonathan, bo jak ktoś jest ode mnie, to wie, że po prostu ja kocham Jonathana i jest to naprawdę jeden z moich ulubionych bohaterów ze wszystkich książek, jakie ja naprawdę przeczytałam. Naprawdę ja tak kocham Jonathana, że o Boże, no, nie na Jonathana temat tutaj będziemy rozmawiać i w ogóle no wiele osób mi mówi, że Boże, Jonathan, co ty gadasz, Jonathan, jak można Jonathana lubić, ale ja naprawdę go lubię, jest naprawdę postacią świetną. I wydaje mi się, że ta druga część, ta kontynuacja była dużo bardziej dopracowana i tak może dlatego, że autorka przez pierwszą część odniosła mega, mega sukces, to właśnie dlatego w tę drugą włożyła dwa razy więcej pracy, dwa razy więcej wysiłku. To jest właśnie kontynuacja historii Emmy, dziewczyny pochodzącej z nieciekawego domu, w nieciekawej sytuacji życiowej i właśnie w tym pierwszym tomie tak jakby jesteśmy wprowadzeni w to życie Emmy i w tym pierwszym tomie wszystko się tak jakby bardzo, bardzo komplikuje, to jest taka potrzeba sięgnięcia po ten drugi tom. Ja naprawdę nie mogłam się doczekać, ja miałam takiego ogromnego kaca książkowego po pierwszym tomie, że ja naprawdę no aż mnie trzęsło, żeby przeczytać ten drugi. Dostaniecie link w opisie do mojej recenzji tejże książki, ja naprawdę Wam gorąco, gorąco polecam. Słuchajcie, miejsce trzecie, czyli już to podium, jest książka, o której się nie zapomina. To nie jest książka zwykła, to nie jest zwykła historia i tę książkę albo się pokocha, albo się nie znienawidzi. Mówię oczywiście o Zanim się pojawiłeś, a teraz Fajerze Moyes. Czy ja muszę coś mówić o Zanim się pojawiłeś? Chyba nie muszę, naprawdę. Zanim się pojawiłeś, chyba wszyscy znają tę książkę. I słuchajcie, historia, która mną wstrząsnęła, o której ja do tej pory nie mogę zapomnieć, którą ja tylko jak słucham piosenki Fotograf Eda Sheerana, będziecie mieć też link w opisie, to po prostu mam ciarki na rękach. I jak tylko pomyślę o tej całej historii, to naprawdę czuję takie ogromne wzruszenie, tak? Bo
Bo dawno nie zdarzyło mi się przeczytać czegoś tak emocjonalnego dla mnie. Naprawdę polecam wszystkie książki, o których dzisiaj mówię, to polecam, no ale to w końcu zestawienie top 5. Tak. No to co się dziwić, że wszystkie wam polecam. Ale no mówię wam, jeżeli szukacie czegoś więcej niż takiego zabijacza czasu, to zanim się pojawiły się idealne. Jeżeli ktoś jest ode mnie z kanału, to prawdopodobnie podejrzewa, jakie teraz będą, albo przynajmniej wie, jaka będzie na pierwszym miejscu, ale ta, którą wy możecie podejrzewać, że będzie na pierwszym miejscu, będzie na drugim, ponieważ ta, która jest na pierwszym miejscu, jeszcze o niej nie słyszeliście, ponieważ ja skończyłam ją czytać dosłownie wczoraj, jak ja to nagrywam, to wczoraj ją skończyłam. I słuchajcie, na drugim miejscu umieściłam Ugly Love, Colleen Hoover. Ja nagrywałam tej książki recenzję, w której ja sama nie mogłam się wysłowić, bo do tej pory, kiedy myślę o tej książce, naprawdę mi się zbiera na łzy w oczach, bo ta książka naprawdę to nie jest zwykła książka. Ja to powiedziałam w mojej recenzji, że to moja recenzja zaczęła się od słów, że to nie będzie zwykła recenzja, bo to nie jest zwykła książka. Moi drodzy, taka dawka emocji, jaką Colleen Hoover nam tutaj dostarczyła, taka historia, jaką ona nam napisała, o której my musimy przeczytać, naprawdę powiem wam, że Colleen Hoover tak poturbowała mnie emocjonalnie, że ja czytając tę książkę po prostu mi jest brak słów do tej pory. Naprawdę, to nie jest historia, obok której możemy przejść obojętnie. Nawet najtwardsze serca, myślę, że zmiękną, czytając taką historię. No naprawdę, ten moment, kiedy my wiedzieliśmy już, o co tak naprawdę chodzi, jaka jest prawda, bardzo podobało mi się to, co zastosowała Colleen Hoover tutaj, bo my czytelnicy wiedzieliśmy, znaliśmy już prawdę, a główna bohaterka Tate jeszcze nie. Moi drodzy, zapraszam was też do mojej recenzji, też będzie link w opisie, jeżeli chcecie posłuchać o tej książce, bo naprawdę nie będę się tutaj rozwodzić, bo słuchajcie, nawet nie wiem, co w tym momencie mogłabym powiedzieć. W sumie nie powiedziałam wam nic o tej książce, w sumie nie wiecie nawet, o czym ona jest, ale jest to tak niezwykła historia, że jeżeli ktoś czytał Ugly Love, to doskonale wie, o czym ja teraz mówię, doskonale rozumie moją falę emocji. Naprawdę, no po prostu nietuzinkowa historia. No i pierwsze miejsce, moi drodzy, pierwsze miejsce jest książka Patricka Nessa, 7 minut po północy. O tej książce ja jeszcze u siebie na kanale nie zdążyłam powiedzieć, ponieważ, tak jak usłyszeliście, dopiero co wczoraj ją skończyłam. 7 minut po północy. Książka cieniutka. Książka, którą w sumie nie ma nawet wymiarów książki i bardziej wygląda jak taka bajka, ale ona nie jest bajką, bo życie to nie bajka, a to jest książka o życiu. Ta książka tak wiele mi pokazała i na tak wiele spraw otworzyła mi oczy. Wiecie, czasami po prostu potrzebujemy takiego porządnego kopniaka. Potrzebujemy uświadomić sobie nawet tak proste rzeczy, jak to, że Ziemia jest okrągła. Znaczy ja to mówię w przenośni, tak, żebyśmy się zaraz źle nie zrozumieli. Książka opowiada historię 13-letniego chłopca, dziecka. Ja jestem od niego niewiele starsza, bo tylko 2 lata i ja sama jestem dzieckiem. Naprawdę uważam, że 7 minut po północy to jest książka, która jedzie na jednym wózku z małym księciem. Naprawdę wydaje mi się, że tę książkę powinien znać każdy, a z tego, co ja się orientuję, to naprawdę niewiele osób o tej książce w ogóle kiedykolwiek słyszało. Ja tej książce w mojej ocenie na Lubimy Czytać dałam 10 na 10. Spokojnie mogę powiedzieć, że jest to arcydzieło, że jest to książka ponadczasowa, że jest to książka naprawdę na miarę, tak jak wam już powiedziałam, małego księcia. Jest to książka naprawdę na bestsellery New York Timesa. Nie będziecie przy niej wylewać łez, nie będziecie się przy niej śmiać. Dotrze do was bolesna prawda, bo o prawdę tutaj i tylko o prawdę w całej tej historii chodzi. Moi drodzy, nie wiem, co jeszcze mogłam wam powiedzieć. Mam nadzieję, że wyraziłam się dość jasno na temat tych moich 5 pozycji, które ja wzięłam jako top 5 przeczytanych w 2016 roku, bo one były naprawdę książkami świetnymi. Wszystkie zasługują na przeczytanie, wszystkie są warte przeczytania. Mam nadzieję, że was zachęciłam, zaintrygowałam, może nie zachęciłam, tak, bo w sumie nie powiedziałam zbyt dużo tutaj o tych książkach, ale nie chciałam się rozgadywać, żeby ten filmik nie wyszedł za długi, bo uważam, że nie ma sensu, akurat w takich zestawieniach top 5 się rozgadywać. I moi drodzy, to już byłoby na tyle. Jeszcze raz dziękuję Kai, że mogłam tutaj wystąpić. Pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco wszystkich widzów. Mam nadzieję, że wam się podobało. I
dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Kai, bo Kaja zdecydowanie ma za mało subskrypcji, na zdecydowanie dużo, dużo więcej zasługuje. I moi drodzy, to już byłoby naprawdę na tyle. Do zobaczenia.